światowej sławy archeolog Stan Smith odkrywa kryptę z ciałem Jana Karola Chodkiewicza. Okazuje się, że hetman jest wciąż żywy, dzięki czemu jest dla archeologa skarbnicą wiedzy. Podczas kolejnej wizyty w krypcie zasypuje się wejście i Stan zmuszony jest pozostać w niej na zawsze. Nasi bohaterowie przypadkiem odkrywają, że hetmańska trumna posiada magiczne właściwości. Stan, gdzie jesteś? Niech zdechnę ja i pchły moje. Był Stan, nie ma Stana. Niech się zawrą krypty podwoje, bym nie ujrzał tego. Jasna cholera! Okradli mnie! Stan! Niezły zgryz. Jużem myślał, że utracę cię na wieki, ale dzięki temu wieku na powrót odzyskałem. Widziałeś? Widziałem. Wiedziałeś? Nie wiedziałem. Zatem co to było? Mnie się pytasz? Przecież ty w tych czasach jesteś kształcony, zatem zbadaj sprawę. Coś mi się widzi, że to trumna wymiarowa. A jaka ma być? Przecież uczyniona na moją posturę wielkiego wodza. Nie o taki wymiar chodzi. Zatem o jaki? Pewnie tego i tak nie zrozumiesz, bo nie czytałeś książek Sifi. Nic tu mnie nie Sifi przecie. O rany. Sifi to jest skrót od nazwy literatury fantastyczno-naukowej. Z drugiej strony powinieneś się cieszyć, że to właśnie ja ciebie odnalazłem, a nie kto inny. A to niby dlaczego? A to dlatego, że wtedy właśnie byłbyś bardziej fiction niż science. Sam już nie wiem, co by było gorsze, ale o co chodzi z tymi wymiarami? Wyobraź sobie, Karolu, że twoja trumna to drzwi do innego świata. Jezu Chryste. Nie bój się, nie o tamten świat mi chodzi.
Chodzi mi o świat jakby równoległy do tego, w którym tu i teraz jesteśmy. Wychodzi się do niego z dziwnej szafy, która podejrzewam, że ma takie same właściwości jak twoja trumna. Kumasz, czacze? Nie wiem, jak to inaczej tobie mam powiedzieć. No, było już fiction, teraz trzeba zabrać się za science. Otóż, Karolu, podczas twojej nauki w Wilnie przyszedł czas na twojego ojca. Czy chciałbyś o tym pogadać? Skończyłeś też psychiatrię? Tak. Kiedy ojciec mój zmarł, matka nakazała wypełnić jego testament i zgodnie z dawnym obyczajem w Polsce znanym, rodzice bogaci wysyłali swoje dziadki, młodzieńców na peregrynację po Europie, aby udawszy się na dwory innych monarchów, do szkół rycerskich, tudzież na świeckie uniwersytety, zdobywali wiedzę, poznawali obyczaj innych narodów, tak aby później wróciwszy z pożytkiem dla własnej ojczyzny to obrócić. Zatem najsamprzód udaliśmy się do Uniwersytetu w Ingolstadt w Bawarii, katolickim, chrześcijańskim kraju. Tam razem z bratem Aleksandrem ukończyliśmy uczelnię, zdobywając dyplom z prawa i z filozofii. I zupełnie przypadkowo mam tu przy sobie ów dyplom, który przetrzymałem przez wieki. Poczekaj. Rzućmy na to okiem, na owo cudo. To on. Co to? Co to ma być? No dyplom mój przecie. Myśli pożarły. No cóż, nie zajmujmy się szczegółami. Po uniwersytecie w Ingolstadt ruszyliśmy w podróż do Padwy, aby na ten sławny uniwersytet, znany wszystkim sławnym i mądrym Polakom, wstąpić. Aleśmy niedługo tam przebywali. Podoszło do niezłej rozruby z Niemcami, któryśmy gołą ręką po gębach walili. I słusznie, należy im się, bo nie wiem, czy wiesz, a pewnie nie wiesz, dwie wojny ta nacja światowe wywołała. No i mogłem im lepiej przyłożyć. No nic, nie mogąc dalej w Padwie przebywać, udaliśmy się do Wenecji. Bynajmniej nie była to prosta sytuacja dla nas, bo tam powaby życia, uciechy serca, przepiękne wenecjanki od nauki nas odciągały i to tak skutecznie, aż większość naszego skarbu przeznaczonego na edukację przetrawiliśmy. Zatem należało ruszyć dalej. Udaliśmy się na Maltę. All inclusive. Na Maltę w celu edukacji. Stanęliśmy tam pod opieką rycerzy maltańskich, którzy wielce doświadczeni w dziele wojennym są, szczególnie w starciu z Turkami. Co dzisiaj u Turków? Turku dobrze, all inclusive. Wtedy też pojęliśmy z braciszkiem naszym przepiękną wiedzę w zażywaniu oręża, taktyki, budowy fortyfikacji i nawet ciekawej, aczkolwiek rzadko u nas stosowanej sztuce wojennej morskiej, która później przydała mi się w bitwie pod Salis. A czego tam tak szukasz w tym nohalu? Bab. A, odnośnie baby. Jak tam było w twoim życiu w kwestiach sercowych? O niewiastach prawisz? Nie. A o kimże innym mógłbym? A, no to... to ci opowiem, bo to istotna sprawa w moim żywocie. Zaraz na początku roku 1590 wróciliśmy do Rzeczypospolitej. Matka już nie żyła, zatem trzeba się było majątkiem po rodzicielach zająć, a także własny swój osobisty żywot uporządkować. 3 lata później ożeniłem się z przepiękną, przecudowną, mądrą, w stosownym wieku, bo zaledwie 26 wiosen liczącą, wdową po księciu Semenie Słudzkim. Chyba dziewicą. Zofia z domu, córka hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Mieleckiego, którym to z królem
Stefanem z Ruskimi chadzał na wojny. Jednakże służba Rzeczypospolitej na długie bywania z Zofią sposobności nie dawały. W polu i na radach, jeśli w domu i w dalkowie małżeńskiej. Na kroto chwilach. Czas mi przychodziło wypełniać i użyźniać. Jeśli jednak kto miłuje sposobność skuteczną, chociażby nawet tylko poprzez wymianę korespondencji, zawsze znajdzie. Ja, bezwzględny dla każdego wroga, litości mu nie ukazujący, surowy dla własnych oficerów i żołnierzy i siebie samego. Jako baranek łagodny wiem dla mojej małżonki. W każdym czasie i położeniu, w obozie, w polu, na szańcu i na koniu. Listy ku mej lubej kreśliłem o sprawach serca i zdrowia. Polityki i wojnie pisząc, o sprawy majątku zarządzania troszcząc się. A o radę często Zofię w sprawach wszelakich też prosząc, bo Pan Bóg mądrości niezwykłej jej nie poskąpił. Najmilejsza Zosieńko, pociecho moja serdeczna. Jeno com odprawił kozaka Kacpra z listami do was, a przyniesiono mi dwoje pisania od was, których było łaski, miłości serdecznej dosyć, a nie bez uciechy mej, ale też i mądrych rad, które raczej suspicyjni, a nie z wiadomości poszły. Jest tak, że mnie Pan Bóg nawiedził był ciężkim bólem i tak prawie, żem już zwątpił był o sobie we dwumi od Ozy, że ledwo mnie na saniach przywieziono. Już prawie na wpół martwego. Choroba kłucie w boku lewym nad samą biodrą ku krzyża niezmierne było. Zepsowanie żołądka rybami przystąpiło. Owa, że miał 16 womitów. Kłucie jednak nie ustawało. Musiałem odpoczywać dzień jeden. Ksiądz biskup, dowiedziawszy się o mojej niesposobności, biegł dniem i nocą za mną i dogonił mnie w Grodnie. Tamże miałem radę z doktorem i jego kilku cerulików. Uznali, że mię kamień trapił i gdybym wziął lekarstwo, ruszyli go, że poszedł ze mnie jako czerwony piasek ostry bardzo. Kładą przyczynę strzemięźliwość, która pochodzi z obfitości płodu i obraca się u nerek w piasek. Ale ty się będziesz z tej strzemięźliwości śmiała, a ja prawdziwie powiadam, że z tych przyczyn. Teraz z łaski pańskiej poprawiło mi się i pospołu z biskupem, mając przy sobie doktora, jedziem. Nie zapominaj mię w modlitwach swych. Ja też sam niegodny Pana Boga za cię i dziadki proszę. Hieronimka mego miłujcie ode mnie. Dalej, nie bawiąc pisaniem dłuższym, oddawam się i powtórę uprzejmiej miłości waszej jako jedyna wdzięcznico, niegodny Pana Boga prosząc, abym cię i z dziadkami dobrze zdrową rychło oglądał. A zatem dobranoc, moja pociecho serdeczna. Waszej miłości uprzejmie z serca miłujący małżony. Może skosztujesz, hetmanie? Dobra kanapka. Stęchlizną wali. No dla mnie to i tak będzie za mało. Idę zatem do restauracji hotelu Zamek Gniew coś zjeść. Stan Smith, welcome to Zamek Gniew restaurant. Hello, szef. Chciałbym coś zjeść. Świetnie po polsku mówisz, mi drogi. Dla specjalnych gości coś specjalnego. Kartę odłożę. Zapraszam cię, my skromne progi, do tak skromnie nakrytego stołu, mój drogi.
No i Stan, mamy naszego dziczka. O, mam nadzieję, że z miejscowych lasów. Oczywiście, podwojałem tradycję zamkową.